Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Metro Exodus. Jak widzicie, jestem tak gdzieś po środku niczego. A to dlatego, że iż gdyż. Połaziłem sobie trochę. Tutaj, tak wiem, nad kciukiem, że tak powiem, po prawej stronie jest ten cały terminal, z którego zabraliśmy drezynę. Drezyna jest w tym wskaźniku takim magicznym koło mojej pozycji, czyli gdzieś tak kawałeczek za mną. Połaziłem trochę i znalazłem tak, znalazłem domek, znalazłem siedlisko bandytów, znalazłem siedlisko potworów. Co mogę, to poniszczyłem. Zabierałem się do tego misia, który tutaj jest na dole mapy, ale drezyna jest gdzieś tutaj za tą cysterną. Ale tutaj, za tymi ruinami, zauważyłem jakichś wieśniaków. Nie wyglądali na bandytów, więc do nich podejdę i zagadam. Oni coś tam rozmawiali. Poza tym, znalazłem tutaj po tych ruinach różnych takich, znalazłem takie taśmy z nagraniami mówiące o jakichś demonach elektryczności, jakieś takie cudawianki, niestworzone rzeczy, co mi przypomniało, że ta młoda, która prosiła nas o odzyskanie misia, też coś właśnie wspominała o jakichś elektrycznych demonach. Więc warto by się rozejrzeć. Muszę w ogóle zmienić sobie na kałacha, bo tylko to mi zostało konkretnego. Jakoś tak strasznie się wystukałem z surowców najróżniejszych. Dziwaczna pozycja, no ale niech będzie. Wystukałem się z różnych surowców, więc Don't shoot, please. I don't know anything. He was just a game, like any other. But one of them assholes just had to cheat, and he did pull first. And before I could even say anything, they all opened up. And they all went crazy. I could do nothing. Nothing, I'm telling you. I'm no liar. Boba will vouch for me. And just don't shoot. Jakiś skurczybyk się schował jeszcze. To był nasz, tak? No trudno. Teraz już za późno na zmianę decyzji. Znaczy nasz, w sensie jakiś pozytywnie nastawiony, tak? Ja tak dosyć alergicznie reaguję, bo oni tam nieraz mi, że nie strzelaj, nie strzelaj. Po czym gdzieś mi wszedł mi gdzieś zwalić. Więc ja niestety reaguję dosyć tak nerwowo na chłopaków. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Gdzie oni tu byli? Tu gdzieś chyba, gdzie ta flaga. Te krzaki przejdę? Kurde, gdzie oni się. No bo dałbym. Prawie że dałbym sobie rękę uciąć i teraz kurde byłbym bez ręki, nie? Ale prawie bym sobie dał rękę uciąć, że byli i gadali i byli niegroźni. Tu jeszcze jakiś prosiak. Kurna, co to jest? A to tutaj, dobra. Tutaj są chłopaki. Dobrze widziałem. Who goes there? Look, a heretic. No, Che, heretyk. as if we didn't have enough trouble already. Ale o co ci chodzi? Look, he's trying to scare us with his weapon. We are paladins. We came here to fight the demons of electricity. I see you are a reasonable man, traveler. You don't point your gun at us, and you seem to respect our faith. Still, we don't have time to talk to you.
We are paladins, warriors of true faith, and we are on a quest. We have to triumph over the demons of electricity with faith alone. And that's why we're setting the holy symbols around us. We also have to say our prayers, for any mistake could cost us lives. That's why you better leave. Thank you for behaving the way you do, but still, it's dangerous for an outsider to be here, and you could spell our doom with your lack of belief. Okay, czyli oni do niczego mi nie posłużą, w sensie... Don't look at him, brothers. Let us resume our prayers, for we have a lot to do. After all, it is the will of the Lord that this heretic should come to make our quest even harder. Otherwise, how would we prove that our faith is true? Dobra, czyli są nieszkodliwi. A tu nie można nic odnieść od nich, trudno. Kicha. O Boże, tak, tak, tak. Silantius, tutaj w napisach jest Silantius na dole. To taki jakby głównodowodzący całej tej sekty. I z nagrań i z zapisków, które znalazłem, wynikałoby, że to taki naprawdę zdrowy oszołom. Że można się wszystkiego po nim spodziewać. No ale niech tam. Trudno, myślałem, że oni coś mi dadzą, powiedzą, pomogą, cokolwiek. A oni sobie po prostu są. Więc zmarnowane, kurcze, minuty. Zmarnowane minuty tylko, niepotrzebnie. No cóż. Bywa i tak. Oto jest nasza drezyna. Tutaj jest wajcha do przestawienia. Poprosimy. Tak, i my sobie pojedziemy później tędy tutaj. Aczkolwiek teraz wybieramy się do przodu, bo tutaj, w tych budynkach gdzieś jest zaginiony misio. Mówię, ja tutaj z grubsza połaziłem i mniej więcej potwory powycinałem. To mi niestety skutkowało tym, że się dosyć mocno wystukałem z amunicji i z surowców. A nie przyniosło to żadnego jakiegoś wymiernego rezultatu. Myślałem, że chociaż może coś tu więcej pozbieram i nie wyszło. Tutaj też byli jacyś ludzie. Maseczki? Maseczki włóż? Tu w tym budynku po lewej byli jacyś ludzie. Zajrzę do nich, może... Jak już zaglądam wszędzie. Jestem z pociągu. Pokój z tobą. Satanic trifles. You see, son? He's a good man. He knows how to behave. No need to be nervous. You just... you know... don't be angry with the locals. It's just that there have been lots of attacks lately, so they're kind of riled up. Silentius is brainwashing them all the time, too. Sinful words, father! You see this one? He's my son. Here, you do what Silentius says, or else you're in trouble. Enough pointing that gun of yours at me. Just put it away and... Mamy nowy domek? Mamy nowy domek? Mamy nowy domek, okej. Okay. Nic nie zrobimy za specjalnie, bo... Moment, mogę sobie... Czy nie mogę? Bo nie wiem, jak ja stoję z zasobami. Mogę wreszcie wyczyścić... wiatrówkę. Bo wiatrówka jest kompletnie zniszczona. Tu jest w miarę, ale też ją podczyścimy i kałach też jest lekko przybrudzony. No i to by było na tyle, tak? Nie zrobię sobie filtra do maski. Kiszka. Nawet sobie nie zrobię apteczki. Coś, że wam pokażę, a mam kamizelkę nową, taką. Też znalazłem. I to tyle z ciekawych rzeczy. Taka z dużą ilością rzeczy do... Znaczy z dużą ilością kieszeni.
Okej, okay, moment, a tu są szafki jeszcze. Ue, to jak są szafki, to może coś się znajdzie na zapas. Fajnie, znalazło się, znalazło się. To bym sobie apteczkę zrobił. Da radę? Da radę teraz. Zrobię sobie apteczkę i zostaniemy tak, jak jesteśmy teraz. Bo tutaj jeszcze może się dziać. Tutaj jeszcze może się dziać. Książka jest do przeczytania? Nie, książka nie jest do przeczytania. Spać nie będziemy, bo spałem. Wstałem rano, żeby mieć do dyspozycji dzień. Bo jednakowoż potwory sobie tak średnio jarają. Dobrze, przechodzimy. Okej, okay, jest porządny człowiek, bardzo fajnie. Trzeba się streszczać. Czy można podnieść? Nie można. Ej, tędy nie przejdę. Kurde. Może... No, ej. Chciałbym z tego jakoś wyjść. Dopiero co wiatrówkę wyczyściłem i kałacha i już upierdzieliłem je. Z powrotem, od nowa. Co nam tu pokazało? Domek, aha, no dobrze. No. Myślałem, że coś normalnego nam pokaże, ale domek też może być. Tu chyba jeszcze ci bandyci są. Ci mi się wydaje, bo jest jakieś takie dziwne dźwięki słyszałem. Wejdę tu. Wejdę tu. Tylko teraz tak. Pytanie, gdzie to tak naprawdę warto wejść? Bo nie wiem, czy warto wszędzie. No palicho, zajrzyjmy wszędzie. Czekaj, czy ja już mogę zdjąć maskę? Wygląda, że mogę. To tylko na górze była maska, na dole była maska potrzebna. Tutaj coś od pana zbierzemy, nie zbierzemy. Oj, było, jednak zbierzemy. No patrz, miga mi i nie chce się... Dobrze. Tutaj ktoś coś? Nie, czyli tylko tu gdzieś jakieś ryki potworów słychać. Schodzę na dół, żeby się zorientować, czy są grzybki może. Nie było grzybków. Więc idziemy teraz na ten duży... No ten duży silos, co to było? Teraz trzeba się dobrze rozglądać. Bo tu się może wszystko zdarzyć. W ogóle... Przybył nam nowy przeciwnik w postaci takich potworów latających, takie coś ala nietoperze. Tylko że wielkości konia. O właśnie. Ej, moment. Może da się rzucić granatem. Nie, gdzie tu się... Też nie. Szlak by to. Gdzie tu się rzucało? Tu się rzucało. No i nie wiem, czy on jeszcze jest zabity? Jest misio. O,
On chyba był już zabity po pierwszym rzucie, no ale cóż. Zmarnowałem tego granata niepotrzebnie. Wejdziemy tu na górę? Czy coś tu można zebrać może? W Wiedźminie można było zbierać z gniazd potworów różne przedmioty. Co to w ogóle jest? Jaki ten przedziwny kształt, no ale dobra. Maski nie możemy podnieść. Nie możemy podnieść. Dobra. Może tutaj coś jeszcze. Coś tutaj właśnie. Ulepszenie broni. Bardzo fajnie. Tak. Lornetki nie musimy podnosić. I teraz drezyna nasza jest kuźwa tam. Trzeba tam iść. No jak trzeba iść, to pójdziemy. Nie ma letko. Powoli nabieram wprawy w poruszaniu się tym dziadostwem. Czekajcie, to nie tu, to tu. No, trzeba było się przestawić na inną mechanikę, na inną mechanikę gry, tak? Tak, nie da rady. Dobra, weźmiemy kałacha, bo kałacha mamy najwięcej amunicji. A tu się amunicja może przydać, czy tu amunicja może być potrzebna. Jak trzeba będzie się z tymi potworami lać. One są ciężkie do zabicia momentami. Trzeba dobrze trafić. Dobra. Tu jakoś idzie. Spójrzmy na mapę. Dobra, Misio zniknął, czyli Misio został zebrany. Dobra. Zdejmujemy maskę. I jesteśmy z powrotem nazad przy naszej drezynie. Odpalaj Watchpan ten Diligence. Teraz pytanie, czy już będzie można pojechać, czy będą jeszcze jakieś niespodzianki? Bo poprzednim razem tutaj wbiliśmy się na ten lewy tor, który właśnie mijamy i tam jest ta blokada taka magiczna. A teraz to zdaje się jest tor właściwy. Tak wygląda. Tylko tu też jest jakaś cóż. Jakaś barykada. Nie wiem, czy to ja mam to... A, rozwalić. Rozwaliwszy. I tu się pewnie będę mógł jeszcze... coś się znowu pokazało. Czy to jest kwestia zadania? Bandyci, tak? Serio? No i tego nie było w planie. Tego wybitnie nie było w planie. No, udało się. Znaczy, w sensie... Zatem trzeba wysiąść. Trzeba się wzmocnić apteczką. I trzeba ich, kurna, siekać jakoś od nowa, tak? Tylko pytanie, czy ja tu mogę się, kurna, jakoś przedostać do tyłu? Coś tam pozbierać może? Tutaj w tej... Właśnie, kurna.
Ole, trafiony, bardzo ładnie. Nieczęsto się to zdarza. Żeby tak ładnie dziada ciachnąć. Nikt z naszych. Mamy towarzystwo i młotka. No, gdzieś tu trzeba jakoś. I kurna, zaraz noc przyjdzie. Chyba, że może to jest domek tutaj. Jest domek. Ale radość. Całe szczęście, że jest domek. Coś tu mi tutaj... Luneta! O kurka wodna! Luneta, dobrze widzę. Wychodzisz na to, że... Wychodzisz na to, że lunetasz. Dobra, nie będzie. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Może jeszcze jakieś drobiazgi. Szafka. Zawsze to coś. Warsztatu nie ma? Czy to jest warsztat? To nie jest warsztat. A tu jest warsztat, dobra. Zobaczmy zatem. Ale tutaj. Ojej. Kałach zardzewiały straszliwie. Luneta ze zmniejsza mi celność? Serio? Dobra, założę sobie ją, zobaczę jak ona wygląda. Pokażcie mi to. Łe. Nie no, luneta. Luneta, przecież. Idziemy spać. Prześpimy się z rana. I z rana zaatakujemy. Przy okazji, no trochę źle zrobiłem, bo mogłem się nie leczyć, tak? Mogłem się nie leczyć. Bo jak śpię, to się leczę. Ale nie wiedziałem, że tu jest domek. Trudno, zmarnowałem apteczkę. Dawaj, Artyom. Jadziemy do roboty. Tutaj nic. Żadnych zaskoczeń przed oczami. Tylko króliki te dziwne. Teraz jeszcze się okaże, że z tyłu za mną będą potwory się pojawiać. Bo one co jakiś czas, no wiadomo, wracają, tak? Ja je wytłukę, ale one po jakimś czasie się pojawiają z powrotem. Jeżeli jest możliwość, to spróbujemy z wiatrówką. Trzeba się rozejrzeć. Tu jakieś szczęki dziwne. Tam na górze przed tym był, tak? I tam chyba jest dwóch, dobra. To przynajmniej jednego postaramy się zdjąć, ale muszę podejść w miarę blisko, bo wiatrówka nie, to nie jest nieskończenie dobry sprzęt. I jest gościu mniej. No, pokaż mu się gdzieś. No dobra. Zatem klasycznie do kałacha wracamy. Kurde, ale to jest takie powiększenie, że aż się dziwię. Trafiony.
aż jest ciężko wycelować. Chować, bo ktoś do mnie łupie. Czemu ja nikogo nie widzę? Weźmiemy sobie granat do rzucania w razie czego. Może się przydać czasami. A tam na górze są chłopaki. Oj ty kurde! Się da zebrać, pozbierać, cokolwiek? Chyba nie. Tu nie dam rady, tak? I'm gonna fucking kill you! I beat the fucker! Dobra. Idzie. Jeszcze ktoś? Tam chyba jeszcze jeden jest na górze, ale pewności nie mam. Tam do mnie strzelają. Jakaś zupa pomidorowa. No i to by było na razie na tyle. Pytanie, tu chyba ten. Nie no, zostawimy sobie na razie kałacha. Omyłeczka. Ale granat, dobra. Się trzeba podleczyć. Weźmiemy sobie Mołotowa. Gdzie to było? Tu o wagon się trzeba lać. Zbieramy części. Yes, the bitch is hiding somewhere. Yes, I do. Yes, of course, natürlich, jawohl, jak to mówią. Ilu was tu jeszcze jest? Wezmę sobie na kuckach mimo wszystko.
tacy gdzieś, ale nie wiemy, nie wiadomo gdzie. Tu gdzieś jest nade mną, tak? Cwaniaczek. Gdzie kurna? Kurde, ostatnia apteczka. No wyłaź, żeż mi z tego. Idzie. Słyszę ryk mutantów. Moment, schowamy się do wagonu. Tu można coś pozbierać. No, będziemy mieli wagon mieszkalny, oprócz lokomotywy. To będzie luksus. Dobra, pozbieraliśmy trochę części. Jakąś tu z amunicją. Tak średnio najeżdża, no ale dobrze, nie ma tragedii z drugiej strony. Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Gasimy, żeby się nie rzucać w oczy. Gdzie on kurna może być? Fuck! We got a cracker, people! Hey you! You motherfucker! No answer? Well, soon you'll be singing like a bird! Kurde, gdzie on może być, no? Gdzieś się chowa typek. Może tędy. O, tu jakieś rzeczy można podnieść. He! Podnaszam. No jest gościu gdzieś na górze, ale my musimy coś zrobić, coś więcej. Ja mam wrażenie, że my tu musimy jakoś otworzyć tą furtkę. Tylko pytanie, w jaki sposób? Znowu będzie jakaś łamigłówka, zagadka. Jak tu otworzyć tą furteczkę, żeby się tu wydostać tym wagonem. Tu spróbujemy. Nie da rady? Nie mogę tu wejść? Serio? No jak? To, jak to nie mogę tu wejść? To jak ja mam wejść na górę? Chyba, że nie muszę wchodzić na górę, bo tak też może być.
No coś zmienia faktu, że muszę znaleźć jakiś sposób, żeby otworzyć furtą tutaj te drzwi tutaj. A tutaj jest cwaniaczek. Skąd? Tutaj. Fu. Nie ma apteczek. Szybko. Szybko, rób apteczkę. Dobra. Skurkowane. Są lepsze numery jakieś. Kurde, ja tu mogę zajść. A kto przypuszczał, że to tak wygląda? Tutaj byliśmy, gdzie ta zupa, tak? I nie zwróciłem uwagi. Tu jeszcze inne są. Wagony też, kurde, dostępne. No i trochę kiszka, no dobra. Zobaczymy, co tutaj na górze. Skoro jest wejście na górę, to znaczy, że coś tu na górze jeszcze można zrobić. Tu jakieś części jeszcze. Części owszem podnosimy. Jakieś ulepszenie broni się znalazło. No i okej. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś skanowania. Ale za dobrze by było. To jest zwykła wojskowa gra, to nie jest, znaczy, no, wiecie, o co chodzi. To nie jest jakieś magiczne, nie wiadomo co. Tylko teraz muszę opracować metodę. Coś tu jeszcze od pana można pozbierać? Więcej nie, dobra. Od pana już zebrałem. Więc teraz muszę wejść tu jakoś na górę i chyba tą przeciwwagę jakoś ruszyć. Tylko pytanie jak? Dzień dobry panu. Ogłuszyć? Ogłuszyć. He! Można? Można. No i teraz tak. Potrzeba nam wejść gdzieś na górę. Tylko tu kurna diabli wiedzą gdzie. Tędy nie wejdziemy.
tu się kolega zacina momentami. O, tędy może się da wejść. Elegancko. Trochę obraz lata, ale wszystko działa. Przeglądamy zapasy. Ryby, ogórki, truskawki, pomidory, czy co tam to było. Dobrze, po rosyjsku, wszystko w słoiki. Pytanie, czym to zalewane? Czy jakąś zalewą od tomu, czy może alkoholem? Wiecie jak jest, nie? W końcu Rosja. Nie przejdę? No i dlaczego? A tutaj można przejść. Kanistry nie. Wyłączamy światełka, żeby się nie rzucać w oczy. Tutaj jeszcze... Nawet jakaś roślinka sekwitnie. Tu zbieramy. Światełko gasimy. Tu narzędzia, czy jakieś surowce, zasoby, oczywiście, bezwarunkowo. Jestem za, a nawet przeciw. Ej, co tu było? A, tu pistolet, tylko do zmiany, tak? Tutaj jeszcze te chemiczki. Zawsze to trzy. No. No i patrz, i wisi. Dobra, wajcha. Jest. Jest i wajcha. Teraz trzeba zejść i zaatakować. Tu jeszcze można gdzieś przejść jakoś, czy nie można? Znaczy tak można, nie można. Dobra, nie ma co przechodzić. Trzeba się streszać, póki jest dzień. Jest mniej potworów. Tak, więc zatem oczywiście. Przeładowanie. Tutaj można było... Co to było? Ktoś do mnie strzelał? Czy to jakiś odprysk był spod nóg po prostu? Właśnie pan. W ogóle dopiero zauważyłem, że jest choinka zapachowa, po lewej stronie wisi. Jest choinka zapachowa, nie wiem, czy to jest grzyb atomowy, czy co to jest. Wygląda jak choinka z grzybem atomowym. Dobre to. No i w drogę, tak? Teraz już. Dobra, moment, bo muszę zmienić sobie stronę. Dobra. No to ciśniem. Zdążymy? Mam nadzieję, że się będzie bez niespodzianek. Chodzi o to, że mam po prostu jechać. Tam nie byłem, przed nami wprost jest taka wieża i tam nie byłem, kurde. Trudno. Już teraz nie pójdę. Ale jedziemy, jedziemy. Powiem szczerze, ciekawie to zadanie skonstruowane, mimo że mechanika ogólnie jest trochę taka upierdliwa, taka denerwująca, irytująca,
Ale zadanie jest konstruowane ciekawie. No wejdźmy na tory, bardzo proszę. To cię przejadę. Ha, przejechałem. Chyba przejechałem. Tu mi się coś pokazało na mapie. A, jeszcze jakieś siedlisko potworów czy coś. Teraz pytanie. Czy dojeżdżać, czy zostawić? Nie, ja tu zostanę. Dojadę w przyszłym odcinku. Dojadę w przyszłym odcinku, bo jak się okaże, że trzeba tu będzie podjechać, podłączyć, pogadać, jakieś tam cutscenki wyskoczą i tak dalej, i tak dalej. Znowu wyjdzie cholernie długi odcinek. Albo nawet się nie zmieszczę w ogóle w czasie. Tak też może być. Także okej, okay, tu sobie stajemy. I będziemy się podłączali do lokomotywy w następnym odcinku. Jak to brzmi? Dobra, nieważne. W każdym razie będziemy działali dalej w kolejnym odcinku, więc oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.